Panowie, ja mam taką delikatną prośbę do Was, jeżeli pozwolicie. Nie włączajcie mnie w te swoje dyskusje na roastach, ponieważ no, na pierwszy rzut oka widać, że macie między sobą dużo kwestii do załatwienia, ale ja mam naprawdę w tym momencie dużo większe kombo z Adamkiem, który narobił bagna na lotnisku i muszę zająć się teraz tym, aby nie zdelegalizowali freakfightów. Dlatego pozwólcie, że wy zajmiecie się swoimi dyskusjami, a ja zajmę się tym, żeby wyprostować to całe szambo, którego Adamek narobił na Okęciu przed wylotem do USA. Okej? Okay? Trzymajcie się. Panie? Teraz powiedz, ty, a powiedz mi jedną rzecz ogólnie, nie? Odpowiedz tylko na jedno pytanie, bo ja sobie tak kminię, jak ty w ogóle działasz, nie? Jak to jest? Czy ty przypadkiem nie chciałbyś być, nie wiem, Green Najmanem? Oczywiście go nie obrażam, nic do niego nie mam. Moim zdaniem na swój sposób robi mądrze niektóre rzeczy. Ale ogólnie, czy ty nie jesteś już przypadkiem... Nie mogę twojego pierdolenia, sobie już wolę, kurwa, tą dziwkę posłuchać. Dobra, posłuchaj mnie. Czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, której kiedyś zabierali kanapki w szkole, bo tak wyglądasz, bez obrazy? Czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która coś teraz w jakiś sposób... Może ktoś zabierali, to byś...